Podrabka! Nie, 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 nie,
Takim, że serdecznie zrobimy.
Dziękujemy bardzo, 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 po takim skromnym kwiatku. Chcielibyśmy też podziękować naszym sołtysom. Są oni naprawdę wyjątkowi. Chodzili, zbierali, fanty, pieniądze, namawiali Państwa, żeby wspomóc ten festyw. I oni również będą mieli wpływ na to, jakie dzieci z naszej parafii wyjadą. Pani Danusiu, serdecznie dziękujemy. Panie Majewski, serdecznie dziękujemy Nowej Brzydzie, że Pan by musiał coś powiedzieć, ale to za chwilę. Ja wszyscy wypowiadujemy. Panie, teraz serdecznie dziękujemy Panu. Panie Jakubowski, serdecznie dziękujemy. I proszę Państwa, zawsze nas gości chętnie. Przyjmuję Pani Dyrektor, która nas organizacyjnie wspomaga. Pani Dyrektor, serdecznie Pani dziękujemy. Wiem, że chciał zabrać głos i powiedzieć coś Państwu. Liczmy, którzy rozumieją potrzebę innych ludzi, innych wiedzy, którzy się tam poszły. I właśnie kierownictwo, właśnie przyszedł która jest zorganizowana na rzecz Sapienki, ale tak samo tutaj sołectwo numerów, tego pisze i tego rzeczy, przyjaciół na nas zakazać, dołożyć do tej grupy grozy i przekazać kwotę, którą się brała. Proszę, tak, na słowem na ręce organizatorów, które pani bardzo dziękuję za uczestnictwo. Dziękujemy bardzo. Została przekazana kwota 480 zł. W zależności od tego, kto będzie organizatorem, prawie jedno wieczo wyjedzie na kolonie. Bardzo dziękujemy mieszkańcom Nowej Wsi i panu sołtysowi za tak wspaniałą inicjatywę. Dziękujemy Państwu bardzo za wspólny parafialny festyw. I teraz zapraszamy Państwa do zagrania. Proszę Państwa, różne rodzaje tańca dzisiaj będziemy oglądać. Zaprosiłam z zespołu projekta Bałtynicę, która zatańczy nam, pokaże nam, jak tańczy się w balecie. Jest to technika, która się nam podcali. Witamy serdecznie na festynie Złotoli wszystkich uczestników. Przyjechaliśmy z Torunia, z Toruńskiego Klubu Sportowego Judo. Jesteśmy już tutaj drugi raz. Mam nadzieję, że nie ostatni. Bardzo proszę, zawodniczki, zawodnicy, postawa. Rej. I za chwileczkę rozpoczniemy pokaz. Bardzo proszę, zaczynamy od padów w tył. Kohokemi w judo, jak i nie tylko w judo, przy każdym upadku należy chronić głowę. Także teraz zawodnicy wykonują pad w bok. Proszę zwrócić uwagę, głowa jest u góry. Można się przewrócić, wybić sobie ewentualnie jakieś
zęby, natomiast głowę należy chronić. Podstawą judo jest gimnastyka. Każda judoczka, każdy judoka jest bardzo dobrze wygimnastykowany. Także teraz żugieri, przewroty, półsalto. Tak, uważajcie, żeby się w powietrzu nie zderzyć. I żugieri, czyli patrząc z przewrotem. Stanie na rękach. I proszę. My zaczynamy. I walec. Są to bardzo proste ćwiczenia. Zdawałoby się śmiesznie proste, aczkolwiek wszystkie wymagają nieraz dosyć długich treningów na macie. Również tylko przypomnę, że nasz klub mieści się na Placu Świętej Katarzyny 9 w Toruniu w zespole szkół ogólnokształcących numer 11. W tym momencie chciałbym serdecznie pozdrowić pana dyrektora Drozdowskiego, który zawsze przychylnym okiem na nas spogląda. A teraz to są elementy już parteru w judo. Walkę zaczyna się w stójce, ale w parterze przez założenie trzymania, przez unieruchomienie barku przez określony czas można walkę zwyciężyć. Judo jest dyscypliną z zasadami. Pierwsza zasada jest to zasada ustąp, aby zwyciężyć. A teraz Państwo widzą dwójkę rodzeństwa. Ania Załęczna, juniorka, kadrowiczka mistrzyni Polski. Młodszy brat, co prawda młodszy, ale zdecydowanie większy. Obiecał, że jeszcze nie spoczął na laurach. I teraz zawodnik ma założoną dźwignię. Poddaje się, klepiąc w matę. Teraz jest przejście do duszenia. W judo również może przejście. Ania w białej judodze. Członkini kadry narodowej. W zasadzie chyba specjalnie dla tego festynu udało jej się jako jeden z najbliższych weekendów wygospodarować, żeby się Państwu zademonstrować. Ona non stop jest za granicą na turniejach. No a teraz podobne techniki, te parterowe, demonstruje Bartek Cendrowski, długoletni zawodnik naszego klubu. Do tej pory na Mistrzostwach Polski w judo nie zdobył medalu, zawsze był piąty. Teraz techniki rzutu i postojnagę, czyli rzut przez plecy. Tutaj Ola rzuca akurat Patryka, także niech Państwo uważają, jak będą zaczepiać młode. Wszystkie drużyny są już chyba na scenie. W tegorocznym turnieju brały udział 4 zespoły. Drużyna VIP z Łotoria, drużyna z Kopanina, drużyna FC Nowa Wieś i drużyna Jordan z Łotoria. Takie nazwy zostały zgłoszone do rozgrywek. Moi drodzy, i wyniki naszego tegorocznego turnieju. 4. miejsce z dorobkiem punktowym jednego punkta, drużyna VIP z Łotoria. Trzecie miejsce, 2 punkty, drużyna z Kopanina. Miejsce drugie, 4 punkty, drużyna FC Nowa Wieś.
I tegoroczni zwycięzcy, którzy nie dali szans żadnej z drużyn, wygrali wszystkie mecze, drużyna Jordan Złotoria. Teraz poprosimy księdza proboszcza, pana wójta o wręczenie nagród poszczególnym drużynom. Puchar przechodni wędruje do drużyny ze Złotorii. Tutaj panowie, proszę bardzo kapitanów o podejście. Statuetka za zdobycie drugiego miejsca dla drużyny z Nowej Wsi. I miejsce trzecie, proszę bardzo, drużyna z Kopanina. To jeszcze nie wszystko. Mamy także nagrody indywidualne dla poszczególnych zawodników. Poproszę tutaj na środek pana Krystiana Jukiela, króla strzelców tegorocznych rozgrywek. 6 bramek. Proboszczu, to złoty but był! Najlepszym bramkarzem tegorocznego turnieju został wybrany pan Cezary Mazurkiewicz. Statuetka dla najlepszego zawodnika, dla pana Andrzeja Kowalewskiego. I ostatnia nagroda, nagroda Fair Play, pan Krzysztof Zwierzchowski. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, jeszcze raz wielkie brawa dla zawodników. Był to nie lada wysiłek. Wszyscy grali wspaniale. Właściwie przegranych nie ma. Jest tylko puchar przechodni, który będzie przechodził od wsi do wsi. Serdecznie panom gratuluję kondycji, wytrzymałości, no i tego wspaniałego i tych wspaniałych meczów. Księża Arkadiuszu, gratuluję również księdzu, bo to księdza pomysł. Także gratuluję. Dziękujemy bardzo. Raz jeszcze brawa, może być chwila dla fotoreporterów, wszyscy ci, co mają piękne statuetki. Dziękujemy panu Andrzejowi Szatkowskiemu, który to wszystko ufundował. Dziękuję bardzo.